Alemisia? Ja. Ci ja pokażę dwie lalki na talię, słodką kucharyczkę i lalkę chodzącą. No to... zaczynamy! Ci wam pokażę dwie na talię. I tutaj mamy słodką kuchareczkę. Tak, i lalkę chodzącą. No i co one potrafią robić teraz? Tak, i co one potrafią robić? Nasz... od której zaczniemy? Od kuchareczki. Dobra, czyli słodka kuchareczka. Tak wygląda. Tak wygląda. O tym naciśniemy. W kuchni czuję się jak czarodziejka. Umiem wyczarować wiele pyszności. Wow. No. Natalia przemówiła. To co, wyciągamy Natalię? No i jeszcze mini książka kucharska i jeszcze jakieś foremki. Zobaczmy, co jest z tyłu opakowania. No, co jest ciekawego? I tutaj jest opisane o naszej lalce. No. A wiecie, i tutaj nawet jest w tym stroju kucharskim. Fartuszek. No. Czapka. Czapka. A co ona potrafi? Recytuje śliczny wierszyk. No, to za chwilę musimy ją zobaczyć. A się też z kolejnego boku. Wypowiada 14 fraz. Dobra, to wyciągamy? No, to wyciągamy. Ja jestem już nieciekawy. Ja też. Wow! Jakie to trzeba? Puści? No, uwaga. Jaka fajna! Patrzcie, ona ma takie buty. I skarpetki nawet ma. No. Fartuszek. Fartuszek, oj, nawet książka. No to co, od czego zaczynamy wyciągać? Od laleczki. To wyciągamy lalkę. No to wyciągamy. Wow, patrzcie, tak wygląda nasza Natalia. Ma takie buty. No ładnie. A taki fartuszek z wisienkami. A jaki tu ma rączkę? O, taką. Oj, ma tom, jak się nazywa? Taką... rękawice. Rękawice, no. I teraz, ups, siadła. I naciśniemy. Nie chcę na jeden poczekać, bo się już nie może wyjść. Ona śpiewa. Natalia ma tutaj takie twarde, a tutaj ma już takie miękkie. No. Czy brzuszek ma miękki? Tak, i samo tutaj i tak. Aha, i zamyka oczka? Tak, zamyka. Kiedy? O, jak się położy. No, włoski też są takie długie i są takie blond. No. Blondynka. Blondynka. Czy Natalia jest blondynką? Tak. A zobacz, co tu ma. No, Natalia. Natalia, tak jak na imię. Ona ma takie niebieskie oczy. Które się zamykają. A naciśniesz na brzuszek? A może przygotujemy razem podwieczorek dla przyjaciół? Co ty na to? No okej. Co jeszcze powie ciekawego? Dobra, dalej. Upieczemy razem ciasteczka. Jakie lubisz najbardziej? Czekoladowe. A, czekoladowe. Tylko uważaj, nie opasz się o piekarnik. Czy takie dobre rady ma? Dobra, to Natalia sobie na chwilę odpocznie. Tak. A my zobaczymy. Co jest w tej książce kucharskiej. No właśnie, co jest, słuchajcie, w książce kucharskiej. Okej, no to wyciągamy naszą mini książkę kucharską. Ja jestem ciekawa, jakie tam są przepisy. No ja też. Pyk i pyk. I pyk. No i teraz oglądamy. Co jest ciekawego? O! Shake bananowo-truskawkowy. Popatrzcie, jaki prosty przepis. Potrzebujecie tylko duży banan, truskawki świeże lub mrożone, mleko, jogurt naturalny i miód. No naprawdę, bardzo prosty przepis. I co jeszcze ciekawego w tej książce? Teraz otwieramy. Wow! O, tu jest informacja od Natalii. No i jeszcze tutaj ciastka mogą nawet być. Kruche ciasteczka myślę, tak, można zrobić. I co jeszcze? I jeszcze możemy... wow! Sałatkę owocową, pyszna, zdrowa, kolorowa i placuszki bananowe. To jest chyba to, co tam mówiła. No, to ja na pewno dzisiaj z Natalią zrobimy te ciastka lub sałatkę owocową. Tak? No. Dobra. To co jeszcze jest ciekawego w opakowaniu? Jeszcze te foremki. To z tego można ciastka ten odbijać. No to musimy tego tutaj wyciągnąć. Jakie to kształty będą miały? Zobaczmy, jakie były foremki. Tutaj mam wiewiórkę chyba. Tak, to jest wiewiórka. Wiewiórka. A, no faktycznie. No, konik. Mhm. O, jak wiewiórka. Jeszcze tutaj słonik. Mhm, i? I piesek. No. Ja fartuszek piękny mam i przepisów wiele. O! No. Pierjańka dwa, kto gotuje, ten
możecie razem gotować i możecie też z nią spać. No właśnie. Ona też śpi. No i poszła spać Natalia. Natalia już śpi, no to tworzymy kolejną laleczkę Natalię. Czyli laleczka, która chodzi. No to jeszcze czas na drugą laleczkę Natalii. O, patrzcie, a Natalia się już obudziła, kucharka. No, kuchareczka już nie śpi. Zanim otworzymy, to zobaczmy, co jest z tyłu ciekawego. No, co to razem? Z tyłu ciekawego. Lalka chodząca. Tak, lalka chodząca. I tutaj oni też opis, tak jak w tamtej. Ile tam ma funkcji? Jest napisane? Tutaj, o tu. 7 fraz śpiewa 3 śliczne piosenki. Wow, to może razem byś się śpiewały? No, może tak. Może tak? Otwieramy? O, tak, jeszcze coś napisane. O, reaguje na kraśnięcie. To musimy wypróbować. Naciśnij na brzuszek. No, naciskamy. Chodźmy razem na spacer. No to otwieramy. Tak. Opa. Właśnie tak wygląda. No ma takie różowe buciki. Spodnie. To już wygląda nieco inaczej, nie? Tak. Ja jestem jeszcze najbardziej czego ciekawy. Z czego? Jak chodzi, jak reaguje na to kaśnięcie. No właśnie. O, on jest tutaj tak zmocowana. Tu jest taki pasek. O, paseczek. No i już gotowa. Patrzcie. Tak wygląda. Wow. Ładnie, co on rusza? No. Ej, ona rusza rękami! Głową. Co, sprawdzimy, jak Natalia chodzi? No, ale patrzcie, jeszcze ma takie... Czyli, jakie to jest miękkie! Wow. A, wiem dlaczego. Dlaczego? Po podłodze, żeby chodziła. A jeszcze ma taką różową sukienkę, czy spódniczkę. Tu jest music napisane. Music i Natalia. A z tyłu jak wygląda? Z tyłu tak. No ładnie się prezentuje. A te buty można ściągnąć? Sprawdzimy. No. Chyba nie. Nie? Nie. Nie. Czy buty są nieściągalne? Okej. Okay. No dobra. To teraz co? Sprawdzamy, co jeszcze mówi ciekawego Natalia? No. Chodźmy razem na spacer. Jestem Natalia. Ja jestem Michasia. Chcesz się ze mną pobawić? Teraz łączę Natalię tutaj. Ale boję. Tańczycie razem? Teraz spróbujemy, czy Natalia reaguje, gdy klaśniemy. No to musi się chyba zatrzymać, co? Tak. Oj, uwaga Natalia. Uwaga. Chcę się odwróć. No i teraz Miaśka sprawdza, no. To działało! Czyli popatrzcie, jak klaśniecie Natalii, no to co ona robi? To chodzi. I śpiewa. No. Ona jest rozśpiewana dziewczyna, co? No właśnie, może śpiewa, śpiewa. Może kiedyś zostanie piosenkarką? Ba, ona już jest piosenkarką. No. Dzisiaj się bawiłam lalkami Natalia. Jedna to jest słodka kuchareczka, która śpiewała piosenki i mówiła, a druga to jest chodząca lalka, która właśnie chodziła, tańczyła, no jeszcze śpiewała piosenki. Napiszcie w komentarzach, jaka bardziej wam się podobała lalka. Słodka kuchareczka czy chodząca lalka? A wtedy wam szybkie serduszko. W dzisiejszym odcinku to już tyle. Jak się wam film podobał, to? Tradycyjnie łapki w górę. Pamiętajcie, żeby kanał subskrybować, no i komentować. I nie zapomnieć o dzwoneczku przy subskrypcjach.
jak zwykle pozdrawiamy wszystkich naszych widzów, to na razie, pa!